czuję się po drodze jak w telewizji. Kamera, aparat fotograficzny, ale aparat fotograficzny można też wygrać w naszym konkursie cyfrowy zresztą. Wystarczy wysłać do nas SMS hasło RDN, po tym haśle imię, może miejscowość, z której Państwo do nas piszą. SMS kosztuje 2 zł plus VAT, wystarczy go wysłać pod numer 7278. Rozstrzygnięcie tego konkursu dzisiaj po godzinie 13, a ja już witam w naszym pięknym plenerowym studiu kolejnych gości. Pozdrawiam oczywiście ekipę, która nas tutaj filmuje i robi zdjęcie. Dziękujemy. Pojawią się na stronie RDN.pl, więc wszyscy będą mogli zobaczyć. Ale przechodzę do meritum. Pani Maria Grzechynka, kanclerz Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. Witam serdecznie. I studenci, których za chwilkę też będziemy z przyjemnością witać. Zastanawiałam się, pani kanclerz, przede wszystkim nad tym, bo jak się okazuje, sale wykładowe są w zamku. Jak państwu udaje się przytrzymać uwagę słuchaczy, studentów, kiedy za oknem takie widoki? No wie pani, to przede wszystkim jest turystyka i rekreacja, główny kierunek tej uczelni, więc w takim miejscu taki kierunek to jest coś, co niewątpliwie pozwala rozwijać skrzydła na przyszłość. Uczelnia została pomyślana i budowana w taki sposób, aby młodzież, która przychodzi tutaj, była przygotowana na rynek pracy. Tym rynkiem dla najbliższych absolwentów mieszkających w naszym regionie to jest ten region. Trzeba go odpowiednio przygotować, wypromować, tego się trzeba nauczyć i 16 lat temu nie było to takie proste. Niewiele osób znało jeden język obcy, a co dopiero dwa języki. Nie miało zielonego pojęcia o tym, jak pracować w turystyce. I my wymyśliliśmy wtedy, że będziemy to robili, spróbujemy to robić tak najlepiej, jak robi się to w Europie. Wzięliśmy sobie wzorce z dobrych uniwersytetów europejskich i tak zbudowaliśmy nasze programy. Czyli w turystyce nie ma już teraz, albo nie powinno być, przypadkowych osób, tylko to są naprawdę dobrze wykształceni. Na naszej uczelni na pewno nie ma przypadkowych osób. Przychodzą do nas z różnych regionów Polski, przychodzą po to, aby nauczyć się naprawdę zawodu, żeby teorię, którą i tak muszą poznać, poznają, ale to, co wiąże się z praktyką, ta uczelnia w szczególności im daje. Myślę, że nasi studenci są tutaj dowodem tego, co robimy, aby branża turystyczna rzeczywiście rozwijała się w Polsce, aby Polska mogła czerpać korzyści z tego biznesu, przemysłu turystycznego. No a przede wszystkim nasz region, który przepięknie przygotowany jest tutaj, jeśli chodzi i o zabytki, o już infrastrukturę do przyjmowania gości, żeby on był odpowiednio przez turystów odwiedzany. Żeby był. Pytanie brzmi, czy jest, bo my jesteśmy z terenów głównie Sądecczyzny, ale nie tylko. Mamy piękne Gorce, mamy Beskid Sądecki, mamy Beskid Niski, mamy Magurę i tak dalej, i tak dalej. Tutaj Babia Góra, tutaj też Beskid Żywiecki, prawda? Sądzi pani, że jest wystarczająco dobrze już rozpropagowany, czy jeszcze pani potrzebuje właśnie takich ludzi, jakich wykształcić? Zawsze potrzebuje. Myślę, że niezależnie od tego, w którym miejscu jesteśmy, musimy dążyć do tego, żeby jeszcze lepiej to było zrobione. A mogę zapytać, dokąd idziesz turystyko? Na tym terenie na pewno agroturystyka, turystyka wiejska, promowanie turystyki zrównoważonej, to jest podstawa. Tego potrzebuje Europa Zachodnia, tego szuka Polska w tej chwili, jeśli chodzi o agroturystykę, jest zupełnie nieprzygotowana. Nie mamy jednoznacznej oferty agroturystycznej, którą może turysta na zachodzie po prostu kupić. Nie wejdzie na stronę internetową dzisiaj i nie kupi sobie miejsca, bo nie wie, co kupuje. I my jako uczelnia chcemy się tym zająć w najbliższym czasie. Nasi naukowcy przygotowują w tej chwili badania, które dadzą podstawy do zbudowania nowych programów i zbudowania tego wszystkiego, a młodzi ludzie będą mieli wtedy najwięcej pracy, bo oni po prostu są przygotowani na stanowiska menadżerów turystyki do zakładania własnej działalności gospodarczej. Czyli to nie jest sztuka dla sztuki, to nie chodzi o kształcenie, o to, żeby mieć czy potem magista, tylko chodzi o to, żeby potem mieć pracę. To jest ważne, ale bez tego, żeby przygotować się dobrze na rynek, to po prostu no, nic to nie da. To pani kanclerz, jeśli pani pozwoli, przejdźmy od teorii do praktyki. I po ten dowód sięgnijmy, czyli po studentów. Możecie nam... Z przepięknego miasta Suchej Beskidzkiej, tego wszystkiego, w co włącza się uczelnia, w całą promocję też miasta, w całą nawiązywanie partnerstw międzynarodowych. Wielu gości, którzy przyjeżdżają do Suchej Beskidzkiej, to współpraca burmistrza miasta, Rady Miasta, Muzeum Miejskiego, które tutaj świetnie działa w tej chwili, organizując różne wystawy. To wszystko się łączy w jedną całość. Myślę, że jest to podstawa, żeby na tym budować, a my w tym pięknym zamku na pewno wypuścimy
wpuścimy w świat młodzież, która niewątpliwie wróci do nas i będzie w tej Polsce pracować dla naszego społeczeństwa. To nawet nie to idzie, że wszystkie drogi prowadzą do Suchej, tylko rzeczy tym, żeby stąd wypuścić. Myślę, żeby wypuścić, ale żeby wrócili. To jest podstawa, naprawdę. Okay. To jeśli mam nadzieję, że logistycznie sobie w naszym maleńkim studiu poradzimy z tym mikrofonem. Jak masz na imię? Dzień dobry, Kasia. Kasia, dlaczego akurat tutaj? Dlaczego turystyka i co w tym jest takiego fascynującego, że koniecznie chciałaś to studiować? Tak, jest to jedyne miejsce i miejscowość w swoim rodzaju. Szkoła bezcenna. No ile uczelni może się poszczycić, że może pani studiować w zamku? No proszę, to jest jedyna rzecz i bezcenna, naprawdę. Nie jesteś, słuchaj, nie jesteś. Nie, jestem spod Krakowa. O uczelni dowiedziałam się z telewizji. I stwierdziłam, tak, to jest miejsce dla mnie. Dlaczego turystyka? Jest to kierunek, który łączy wiele dziedzin, dlatego nigdy nie, myślę, że nigdy mi się nie znudzi, a jestem osobą, która potrzebuje różnorodności, więc to jest jak najbardziej kierunek dla takich osób. Dowód na tę różnorodność dałaś też wyjeżdżając do Oslo, prawda? Bo niedawno stamtąd wróciłam. Byłam jedną z dwóch polskich wolontariuszek, które reprezentowały nasz kraj na Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym. Ile znasz języków? Co trzeba było zrobić, żeby tam się załapać? Tak, była to dwustopniowa rekrutacja Norweskiego Związku Narciarskiego. Był to płynnie język angielski, podstawy niemieckiego i norweskiego. Dodatkowo język polski, który też był naszym dużym atutem. Gratuluję serdecznie, oczywiście. I życzę dalszych sukcesów. Dziękuję. Jak masz na imię? Bo jest. Dzień dobry, Michasia. Kilkoro studentów. Michasiu, ty jesteś już na drugim roku, tak? Tak, ja już jestem na półmetku. Też nie z Suchej. Nie. Ja mam 130 km do Suchej. Jestem z okolic Włodzisławia Śląskiego. Także kawałek tutaj mnie dzieli. No, natomiast tutaj koleżanka dostała takie pytanie, dlaczego akurat Sucha. No, ja tutaj przyznam się, że ja długo, bardzo długo szukałam uczelni wyższej i studiów. Natomiast wybrałam Suchą spośród i wielkich uczelni krakowskich, katowickich i tych takich bardzo popularnych, a tylko dlatego, że pani właśnie... Pani kanclerz serce roście, tak? Tak. Tylko wiemy, właśnie dlatego... Wiemy, co robimy. Aha. Tylko właśnie dlatego, że tak wyróżniła się w moich oczach przede wszystkim, bo ja wiem, że żeby dostać pracę, oprócz dyplomu wspaniałej, wielkiej jakiejś tam uczelni, ja muszę mieć doświadczenie. Mój pracodawca potencjalny musi wiedzieć, co ja potrafię. I tylko ta uczelnia może mi to zapewnić. Tak brzmi kobieta, która wie, czego chce i która chyba jednak nieźle łyknęła podstawę, ale nawet nie tylko podstawę marketingu. To w końcu turystyka, tak, czy marketing? Tak. Turystyka. Właśnie turystyka jest bardzo wszechstronna. Turystyka i rekreacja. To, co mnie interesuje na przyszłość, to turystyka raczej zrównoważona. Tutaj taka liźnięcie agroturystyki. Natomiast miałam już zaszczyt właściwie posmakować troszeczkę i tego marketingu, i troszeczkę PR-u i reklamy. Stało się to na targach międzynarodowych turystycznych w Berlinie, w których miałam zaszczyt uczestniczyć. Właściciel hotelu z pod Warszawy, hotelu spa i wellness o takiej tematyce, takiej zdrowotnej, zaprosił nas do współpracy absolwentów naszej uczelni w Suchej Beskidzkiej oraz obecnych studentów, czyli mnie właśnie i także mojego kolegę, abyśmy pomogli tam w organizacji i mogli zobaczyć, jak to wszystko wygląda od podszewki całej organizacji. Dlatego nie tylko teoria, ale i praktyka, ale żeby nie było, iż dominujemy my kobiety, to dajmy szansę naszemu rodzynkowi też się wypowiedzieć. Dzień dobry. Dzień dobry, mam na imię Bartek. Przychodząc do tej uczelni, właśnie tak jak tutaj koleżanki wcześniej wspomniały, przede wszystkim szukałem uczelni, która da mi pracę w późniejszym, w przyszłości. Czyli krótko mówiąc, chodzi o to, że kończę szkołę i chcę móc pójść do pracy, chcę móc utrzymać dom. Dokładnie, dokładnie o to chodzi. I takie możliwości uczelnia dla mnie przygotowywała i przygotowuje. I właśnie o tych możliwościach, które przygotowywała właśnie, w te wakacje byłem na praktykach, były to praktyki na Wyspach Kanaryjskich. Pracowałem w charakterze... Możesz zabierać osoby towarzyszące? Niestety osób towarzyszących nie mogliśmy zabrać. Były to praktyki w charakterze animatora czasu wolnego. Także piękne doświadczenie dla ludzi, którzy poszukują nowych kultur, poszukują nowych ludzi, którzy są ciekawi świata. Kochani, a to jest to, co ja kocham, to, co lubię robić. Zamierzałam na zakończenie poprosić was jeszcze, żebyście mnie i naszych słuchaczy Radia RDN Małopolska przekonali do tego, żebyśmy chcieli tutaj do Suchej Beskidzkiej między innymi przyjeżdżać, ale ja mam wrażenie, że wy byście kota w worku sprzedali. Tak naprawdę już jesteśmy przekonani. Wszystkie drogi wiodą dzisiaj do Suchej Beskidzkiej, a stąd, jak wiadomo, można wyjechać w najpiękniejsze miejsca Polski i w ogóle Europy i znów promować te regiony. Pani kanclerz, gratuluję.
Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie do tego programu. Myślę, że będziemy dowodem na to, że warto robić coś dobrego dla polskiej turystyki. Kancler Wyższej i dla Suchej Beskidzkiej przede wszystkim. I ekologii pani Maria Grzechenka. Ślicznie wam wszystkim dziękuję. No i jeszcze raz gratuluję. Pozdrawiamy telewizję.